Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wierzę, że mnie widać, słychać. Nazywam się Grzegorz Tworek. Z bezpieczeństwem, z incydentami pracuję, że tak powiem, od zawsze w swojej karierze zawodowej, to znaczy od czasów, począwszy od NT4.0. Gdzieś tam na to bezpieczeństwie NT4.0 zdarzyło się napisać jakiś kawałek książki i trudno się od tego uwolnić, że przy kwestiach bezpieczeństwa również miewam do czynienia z tymi złymi. Ja rzadko występowałem po tak zwanej czerwonej stronie pentesterskiej, natomiast dużo częściej broniłem systemów, co jakby przełożyło się też na to, że w przypadkach incydentów, czy to w jakichś szerszych gronach konsultacyjnych, czy w doświadczeniach typu osobistego udziału w obsłudze incydentów, wsparcia, niewsparcia, zdarzało się w tym uczestniczyć. Chciałbym się z Państwem dzisiaj podzielić informacją o tym, w jaki sposób do tego podejść, co się stanie, jak ten incydent już będzie miał miejsce. Nie chodzi mi tylko o gotową poradę, jak zareagować na incydent, chociaż tutaj w ramach zespołu RR, w którego działaniach zdarzało mi się uczestniczyć w różnych scenariuszach, powstał kiedyś taki slajd bardzo ładny, czy przepis na to, jak się zachować w momencie, kiedy incydent już nastąpi. To są te pierwsze reakcje natychmiast po incydencie, to jest bardzo istotne, bo dużo można zepsuć. Zwłaszcza te trzy czerwone komponenty są istotne, to znaczy odłączyć to, co jest zainfekowane, ale nie wyłączyć, punkt drugi i trzeci. Punkt ósmy mówi, jeżeli nie wiemy bardzo dokładnie, co robimy, nie róbmy sami analizy, bo duża jest szansa, porównując do takiej typowej analizy śledczej, zadeptania śladów, zniszczenia śladów i uszkodzenia. Lepiej mieć kogoś, kto się na tym zna pod ręką, albo postępować według przygotowanych z góry kroków. Proszę mi wierzyć, w czasie incydentów poziom paniki i chaotycznych ruchów wzrasta w sposób zupełnie zrozumiały. To, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to, o czym chciałbym przede wszystkim opowiedzieć, to o tym, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze środowiskiem, w którym atak nastąpił, dane zabezpieczyliśmy, nawet udało się zrobić pełną analizę, powiedzmy, że mieliśmy tak dużo szczęścia, że dane się udało odtworzyć z backupów, albo nie z backupów, albo przez jakiś scrapping, inne mechanizmy, rozszyfrować cokolwiek. Proszę mi wierzyć, to wcale nie jest koniec Państwa historii, Państwa przygody z ransomwarem. Przykładem takim bardzo wyraźnym, wymiernym tutaj może być sieć irlandzkich szpitali, która została zaatakowana ransomwarem, gdy atakujący dowiedzieli się, przynajmniej taka wersja jest oficjalnie propagowana, o tym, że to są szpitale, udostępnili klucz rozszyfrowujący dane. I to nie znaczyło, że następnego dnia system działał tak, jak działał przed atakiem. Przywrócenie tego do pełnej operacyjności zajęło tygodnie. W każdym incydencie, z którym miałem do czynienia, jest tak, że poza samym naprawieniem szkód w plikach, poza działaniami, o których w pierwszej części dnia opowiadał Filip Zarzyński, o ograniczeniu wycieków, poza jakimiś działaniami prawnymi, które same w sobie są ogromnym, bardzo ciekawym tematem, zwłaszcza, że mamy zazwyczaj do czynienia z incydentami o charakterze międzynarodowym, musimy ten nasz system informatyczny przywrócić do życia. Nie robimy tego ręcznie, czy nie w pełni ręcznie, mamy trochę narzędzi, musimy wiedzieć, jak się za to zabrać. Priorytetem oczywiście, jak wszędzie, będzie minimalizacja ryzyka. Musimy go przywrócić w taki sposób, żeby jak najmniej zaburzyć działanie biznesu. Ja rozumiem pokusę po takim ataku, mówiąc kolokwialnie, zaorajmy wszystko i postawmy od nowa, równocześnie niekoniecznie biznes jest na to chętny, zwłaszcza jeżeli ktoś z decydentów dowie się z analizy powłamaniowej, na przykład, że włamaniem było objęte, czy atakiem było objęte bardzo niedużo komputerów, raptem 3 kontrolery domeny, co to jest, jak na naszej sieci jest 1000 komputerów. Z punktu widzenia administratora wygląda to trochę inaczej. Gdzieś to należy wyważyć. Rzeczą, którą przy przywracaniu środowiska do działania należy wziąć pod uwagę, jest też to, że proszę mieć świadomość, my nie chcemy zazwyczaj przywrócić środowiska do stanu, który miał miejsce przed atakiem. Ja wiem, że to brzmi dokładnie odwrotnie do tego, o czym zwykle myślimy, natomiast skoro środowisko było w kształcie postaci i konfiguracji, która pozwoliła na atak, przywrócenie identycznej konfiguracji raczej nie jest tym, co nas przed atakiem numer dwa uchroni.
A proszę mi wierzyć, atakujący nie są głupi, zwłaszcza jeżeli już mają dane o środowisku, wiedzą, jakie to są wartości, jak się ktoś zachowuje, mają rozpoznane konta, pewne hasła, to przeprowadzenie kolejnego ataku jest kuszące, bo jest prostsze. Więc całe to przywrócenie środowiska, po pierwsze, musi się wiązać z jakimś jego utwardzeniem, taki jest jego cel, żeby ono było trochę lepsze, żeby miało te same funkcje biznesowe, chyba że dojrzeliśmy dzięki incydentowi do jakiejś poważniejszej rewolucji, no ale to już jest zupełnie odrębny temat. Przede wszystkim, przywracając środowisko, chodzi o to, żeby mechanizmy, które nazywam mechanizmami persystencji, czyli utrzymania pobytu, utrzymania obecności atakującej w systemie informatycznym, żeby im zapobiec, żeby sprawić, że atakujący wyrzucimy z naszego środowiska, nawet jeżeli gdzieś tam sięgnęli, nawet jeżeli coś tam zrobili. Więc te dwa cele przyświecają odtworzeniu. Jeżeli chodzi o to, jak się za odtworzenie zabierać, jak do tego podejść i jak takie środowisko próbować opanować zaatakowane. Ideałem byłoby, gdybyśmy mieli stuprocentowo pewny tak zwany IOC, czyli identyfikator kompromitacji. Różnie te IOC mogą wyglądać. I taki stuprocentowo pewny IOC to jest jednoznaczna metoda stwierdzenia, czy ten komputer był objęty atakiem, czy nie był. Może jest to jakiś plik, może jest to jakieś rozszerzenie przy którymś z plików, może jest to jakaś DLL-ka, wpis w rejestrze, coś innego. Trudno mieć pewność, że nasze IOC jest stuprocentowe, głównie najtrudniej mieć pewność, że nic złego się nie stało na tych komputerach, na których nie widzimy żadnych śladów. Więc trochę to jest poszukiwanie takich śladów, a co jest innego niż normalnie albo potencjalnie złego. Natomiast to trzeba zrobić. I jak się do tego zabrać? Przede wszystkim wstępnym krokiem, punktem wyjścia powinno być umożliwienie podziału, czy wręcz podzielenie środowiska, które odtwarzamy po incydencie, na strefy. W największym skrócie, w największym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi o strefę brudną i czystą. Chodzi o strefę, w której jesteśmy pewni, że już są rzeczy zdrowe i tam można pracować, tam możemy zacząć przetwarzać dane, tam już nie ma nikogo niedobrego i strefę, o której tego nie wiemy. Ta strefa brudna trochę jest pozostałością tego pierwszego zareagowania po incydencie. Odciąć się od internetu, nie wyłączać i tam to może zostać. Oczywiście, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to trzeba się przed tym zabezpieczyć, żeby się skala incydentu nie powiększała, natomiast nie jest to zwykle bardzo dużym problemem po tym pierwszym zareagowaniu, po współpracy z kimś, kto taki incydent potrafi opanować. Zwykle wiemy, jak to zrobić, żeby powstrzymać jego szkodliwość, wiemy, jak to zrobić, żeby go przeanalizować. Natomiast samo przywracanie z jednej strony zorientowane jest na to, żeby było bezpieczne, czyli żeby przywrócić system, który jest zabezpieczony. Poza tym przywrócić go w sposób, który da nam maksymalną możliwą w danej sytuacji pewność, że nie wpuściliśmy do strefy czystej żadnej rzeczy, która pozostała jako efekt ataku, w sensie wykonywanych programów, w sensie punktu dostępu, w sensie mechanizmów, punktów wejścia itd., itd. Jak to zrobić? Tak jak mówiłem, mechanizmem skutecznym, ale mało realistycznym biznesowo jest zreinstalowanie całego środowiska od zera. W praktyce rzadko jest tak, żeby incydent całe środowisko objął, więc w oczywisty sposób budzi to opór. Moja praktyka, ja mogę mówić, praktyka, która się sprawdza, praktyka, która w jakiś sposób uważam, że się broni, polega zazwyczaj na tym, że takie środowisko, które ma być przywrócone w obszarze Windowsowym, nie ma się co oszukiwać, chociaż nie tylko Windowsowe systemy są objęte incydentami, nie tylko Windowsowe systemy są atakowane przez ransomware, to one jednak najczęściej, po pierwsze trafiają, że tak powiem, pod moje oko, po drugie to one jednak wymagają jakiegoś głębszego pochylenia się. I takie środowiska Windowsowe podzielić można z grubsza na trzy grupy, trzy kategorie komputerów. Po pierwsze,
będą to typowe stacje robocze instalowane względnie masowo. Jeżeli mamy przepis na zautomatyzowaną instalację stacji roboczej, to stacje robocze, które są powieleniem ileś tam razy pewnego wzorca, zreinstalować będzie stosunkowo prosto. Zaraz powiem, jak do tego można podejść w praktyce. Drugim obszarem są serwery i wysoko wyspecjalizowane stacje robocze. Zdarzają się przypadki, wcale nie rzadko, że incydenty typu ransomware czy inne ataki dotykają firm, które nie pracują wyłącznie biurowo. Komputery są podłączone do specjalistycznych urządzeń, od elektrodrążarek poprzez jakieś laserowe skanery, inne dziwne rzeczy. Nie zawsze reinstalacja takich urządzeń, reinstalacja komputerów, które z takimi urządzeniami współpracują, jest rzeczą trywialną. Może być bardzo kosztowna, może być bardzo czasochłonna, może wymagać współpracy z serwisem zewnętrznym, która nie zawsze musi być taka łatwa, bo na przykład serwis zewnętrzny może albo mieć wyjątkowo długie terminy, jeżeli chodzi o dostępność, może mieć zaporowe ceny w pewnych scenariuszach, może ta firma już nie istnieć, bo i takie przypadki się zdarzają, a wręcz zdarzyło mi się zdarzyć z sytuacją, w której zarząd firmy, której zaszedł incydent, zdążył się przez ostatnie parę lat pogniewać z zarządem firmy, która stworzyła aplikację, pokłócić i po incydencie nie miał kto tej aplikacji odtworzyć i stwierdzili, że tam nie będą już sięgać, bo oni się do siebie nie odzywają i nie chcą rozmawiać. I w przypadku takich serwerów trzeba zadbać o to, żeby je skutecznie przywrócić do życia, ale z odpowiednią dozą pewności, że nie przywrócimy ich do życia razem z tym, co zostawili po sobie atakujący w ramach incydentu. I trzecią kategorią, bardzo szczególną ze względu na krytyczną rolę w organizacji i ze względu na to, że jest to oczywisty cel atakujących w bardzo wielu incydentach, zwłaszcza w tych sterowanych ręcznie, a takich w tej chwili mamy ogromną część, to są kontrolery domeny. To jest bardzo kuszący cel ataku z oczywistych powodów. Przejęcie kontroli nad kontrolerem domeny oznacza przejęcie kontroli nad całym środowiskiem domenowym w organizacji, a równocześnie dobrze byłoby je ocalić, przynajmniej jeżeli chodzi o domenę. Także to są te trzy grupy, z którymi musimy się w jakiś sposób mierzyć. Jeżeli chodzi o grupę pierwszą, o stacje robocze. Tutaj, jeżeli wiemy, że to jest powtarzalne, to trzeba się przygotować po prostu do reinstalacji stacji roboczych, tylko zrobić to w taki sposób, żeby to był proces, może nie powiem przyjazny, ale niezabójczy dla organizacji, zwłaszcza, że ich wolumen jest zazwyczaj stosunkowo duży. Proces wygląda w ten sposób, że tutaj w ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację tych komputerów, za właścicieli biznesowych, za pierwszą linię wsparcia, trzeba od zera przygotować, zainstalować komputer, który można nazwać złotym, wzorcowym, taki, który później zostanie powielony na pozostałe stacje robocze. Tutaj dobrze byłoby się wystrzec błędów, które w starszej wersji systemu, tej, która została zaatakowana, w jakiś sposób do ataku doprowadziły. Czyli aktualizację systemu, aktualizację aplikacji, może odrobinę rozsądniejszy antywirus, skoro tamten nie pomógł, może coś więcej niż antywirus typu EDR, może jakieś rozwiązanie dokładniej monitorujące, co się na komputerze dzieje. Tutaj w obszarze bezpłatnych rozwiązań bardzo dobrze sprawdza się na przykład Microsoft Sysmon, który jest bezpłatny, a bardzo sprawnie monitoruje bardzo szczegółowo zachowania systemu. Tutaj zdecydowanie też sens jest, zwłaszcza do obserwacji na początku, użycia rozwiązań typu SIEM, jakichś integrujących, analizujących, być może automatycznie reagujących, jeżeli chodzi o dane zebrane z logów, również ze wspomnianego przeze mnie Sysmona, ale i ze standardowych logów systemowych. Jeżeli firma może sobie na to pozwolić, może trzeba właśnie wdrożyć coś ambitniejszego, jakieś rozwiązanie, które pozwoli bezpieczeństwem zarządzać trochę mądrzej, niż to miało do tej pory miejsce. Niekoniecznie było bardzo źle, ale jednak coś było nieidealnie, skoro to atakujący tę firmę, a nie inną wybrali i byli w stanie atak przeprowadzić. Więc generalnie rzecz biorąc,
tworzymy taką wzorcową stację z odpowiednio okrojonym tym, co okrojone, być może z odpowiednio zabezpieczonym, inną częścią takiej stacji z odpowiednimi aplikacjami, odpowiednim monitorowaniem, raportowaniem, wykrywaniem, z typowych rzeczy, o których warto pomyśleć. To są rozwiązania obecne we współczesnych systemach Windows, czyli CFA, Control Further Access, czyli mechanizm uniemożliwiający niezaufanym aplikacjom, a takim na pewno jest ransomware, zapisywanie czy nadpisywanie dokumentów w lokalizacjach, które są wrażliwe. Można Control Further Access włączyć, sprawdzić, czy działa. Jak nie jesteśmy pewni, włączyć go przynajmniej w trybie audit mode, co też nie jest trudne. Można przymierzyć się poważnie do whitelistingu aplikacji, czyli z przejścia z całej koncepcji. Blokujemy te aplikacje, o których wiemy, że są złe, to zwykle robi antywirus, do totalnie odwrotnej koncepcji. Pozwalamy tylko na te aplikacje, o których wiemy, że są dobre i je znamy. Generalnie jest tutaj trochę pracy koncepcyjnej, bardzo właściwej dla konkretnego środowiska, bo to nie jest uniwersalna rzecz, którą można zrobić. Mamy pewne wytyczne w postaci CIS, mamy pewne wytyczne w postaci Microsoftowych wytycznych dotyczących security stacji roboczej. Na końcu mamy taką stację, o której wiemy, biznes sobie da radę, biznes będzie tam pracował, będzie w stanie wykonywać swoje zadania, będzie w stanie pracować, a równocześnie my mamy też świadomość, że jej bezpieczeństwo jest na przyzwoitym poziomie. Proszę pamiętać, że Windows 10 wniósł trochę nowości do security od czasów nawet Windowsa 8. Mamy oparte o wirtualizację mechanizmy zabezpieczeń, czy to procesu LSAS w postaci credential guarda, czy to w postaci na przykład przeglądarek, gdzie przeglądarka wbudowana w Windows może być w sposób automatyczny uruchamiany wewnątrz maszyny wirtualnej i w ten sposób utrudnić atakującemu przejście z zaatakowanej strony do, czy atakującej strony do ataku na system, analogicznie dla dokumentów ofisowych i tak dalej, warto to przemyśleć porządnie. Kiedy taki obraz już mamy, stwierdzamy, ta stacja jest idealna, krok, o którym absolutnie nie wolno zapomnieć, bo potem będziemy mieć duże problemy z tak dziwnych stron, że one są nie do opanowania, należy wykonać sysprep. Sysprep jest operacją, którą się wykonuje na takiej złotej stacji po to, żeby ją przygotować do powielenia. Chodzi o to, żeby komputery nie były idealnymi klonami, tylko żeby jednak były unikalnymi komputerami, ale będącymi powieleniem komputera wzorcowego. Możemy tutaj też pomyśleć, zastanowić się, to wymaga testów oczywiście, nad jakimś rozwiązaniem typu auto-anatent, to znaczy zautomatyzowanej instalacji, bo tu nie chodzi o proste sklonowanie, chociaż to też jest rozwiązanie. Natomiast dobrze byłoby, jakby to nie było tylko klonowanie, bo jednak po takim sklonowaniu, po sysprepie, dalej administrator jest na parę chwil zaangażowany przed takim komputerem przy jego pierwszym uruchomieniu. Im mniej zaangażujemy administratora w takie ręczne, manualne czynności, które są komputery całkiem dobrze robią same, tym będziemy w stanie efektywniej korzystać z jego fachowej wiedzy i skupiać się na tych rzeczach, które są potrzebne inne niż masowe instalowanie stacji roboczej. Tutaj zdarzyło mi się brać udział w takich incydentach. Całkiem niegłupim rozwiązaniem może być opracowanie procedury odtworzenia stacji roboczej z tego złotego obrazu, która jest bardzo prosta w sensie wykonalnych kroków, bo wszystko zostało zaszyte w złotym obrazie i zaangażowanie w to zewnętrznych sił. To spotkałem się z incydentem, w którym wyglądało to w ten sposób, że zaprzyjaźniona firma z zupełnie innej branży, zaprzyjaźniona na poziomie zarządów, po prostu swoich administratorów oddelegowała do pomocy przy incydencie, przy obsłudze incydentu. Takie rzeczy się mogą zdarzyć i mają sens, no, kiedy jak nie w takiej sytuacji sobie pomagać, a jeżeli to są czynności proste, powtarzalne, wymagające stosunkowo małej wiedzy, a jeżeli coś pójdzie nie tak, to jest do kogo wyeskalować, to naprawdę te siły nie muszą być szczególnie wyszukane i raczej się ilość przytomnych osób i rąk do pracy liczy niż szczególne kompetencje. Jeżeli chodzi o sam sposób powielania stacji roboczych w takim scenariuszu, to tutaj jest parę podejść. Znam administratorów, którzy lubią, używają i polecają narzędzie Clonezilla, bezpłatne narzędzie oparte o
Unixa, Linuxa. Nie używam, wierzę, że można w ten sposób to robić. Jeżeli ktoś zna tę drogę, to czemu nie? Jeżeli chodzi o rozwiązania on-premowe, Microsoftowe, w serwerach Windows wbudowany jest mechanizm, który się nazywa WDS, Windows Deployment Services. Jest to bezpłatny komponent systemu Windows Server. Takiego WDS-a równolegle z tworzeniem takiej wzorcowej stacji roboczej zwykle się tworzy. I gdy mamy wzorcową stację roboczą, z WDS-a przez sieć udostępnia się specjalny rodzaj obrazu, Capture Boot Image tak zwany, który pozwala nam na zgranie całego dysku takiej stacji roboczej, złotej stacji roboczej wzorcowej do pliku obrazu. W przypadku WDS-a jest to obraz w formacie WIM. Następnie przełącza się WDS-a z trybu pracy, zbieramy peceta do pliku na dysku, przełącza się tryb, dystrybuujemy plik na dysku na konkretne pecety, można włączyć multicastową transmisję, żeby zrównoleglić transmisję sieciową, butuje się 5, 10, 50, zależy od sieci i środowiska stacji roboczych, one z tego serwera WDS pobierają obraz wzorcowego komputera i automatycznie go instalują. Tu się pojawia miejsce na zadziałanie z jakimiś mechanizmami typu autoanatent, gdzie do pliku XML-owego specjalnego w formacie przewidzianym, udokumentowanym przez Microsoft, możemy wgrać odpowiedzi na pytania, które byłyby zadane administratorowi, gdyby to robił ręcznie. W ten sposób możemy doprowadzić bez większego wysiłku, wymagana jest odrobina doświadczenia tylko w tym albo przeklikanie tego pierwszy raz, żeby to doświadczenie nabyć. Doprowadzamy do sytuacji, kiedy po prostu butujemy komputer, wskazujemy albo nawet nie wskazujemy, automatycznie to konfigurujemy, żeby się butował z sieci pobiera obraz, następnie restartuje się i w zasadzie jest niemalże gotowy do pracy dla użytkownika, z dokładnością do tego, że użytkownik się musi zalogować do domeny, o czym za chwilę. Oczywiście, jeżeli chodzi o deployment stacji roboczych, o powielanie stacji roboczych, mamy też całą garść mechanizmów opartych o chmurę, które na to pozwalają. Wydaje mi się, że w realiach, kiedy mamy sieć LAN, to chmura nie jest tutaj najbardziej kuszącym kierunkiem ze względu na wydajność. Lokalny serwer rozsyłający multicasty przez sieć jednak będzie szybciej. Widzę pytanie na czacie, na czata będę zaglądał. Będę pokazywał część praktyczną, slajdów nie będę pokazywał. Myślę, że skupię się na części praktycznej. Jeżeli chodzi o chmurowy, mówiąc ładnie po polsku, deployment, on jest dobry dla rozproszonej organizacji, gdzie mówimy użytkownikom, na przykład wiemy, że pracujecie zdalnie, macie w domu laptopy, niestety je też trzeba przeinstalować, bo tak incydent wyglądał. I tutaj możemy się posłużyć chmurowymi mechanizmami, jest ich trochę, obojętne, czy mówimy o chmurze Microsoftowej, czy jakiejś innej mechanizmie autopilot Microsoftu i tak dalej. Okej. To są stacje robocze, je jest stosunkowo prosto otworzyć. Dobrze byłoby, gdyby działało AD w momencie, jak użytkowników skierujemy do pracy, natomiast to jest zupełnie inny trop. Jeżeli chodzi o AD, tutaj zawsze jest duży dylemat, czy kontrolery domeny pozwolić im się przenieść, czy może niekoniecznie. Na pewno dobrze byłoby przenieść AD jako takie, przenieść mechanizm i tożsamość domeny Active Directory do nowego środowiska, do tego czystego środowiska, żeby to był ten sam identyfikator domeny, ten sam byt w domenie. Proszę pamiętać, że domena to są kontrolery domeny i usługi domenowe oraz domena to są dane, które w tej usłudze katalogowej są przetwarzane. Na pewno konieczne będzie zresetowanie użytkownikom haseł, należy liczyć się z tym, że są przechwycone, na pewno wszystkim administratorom, również haseł usług i tak dalej. Więc to wszystko powinno zostać zresetowane. Nie jest wcale złą praktyką, żeby stworzyć nowe konta administracyjne. Może przy tej okazji da się pomyśleć o pewnej higienie tożsamości, o podziale systemu na warstwy w zależności od poziomu poufności, warstwa zerowa z kontrolerami domeny i krytycznymi usługami bezpieczeństwa typu PKI, PAM, Privileged Access Workstations, warstwa pierwsza, czyli serwery, warstwa druga, czyli stacje robocze, co najmniej w takim podziale
żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o kontrolery domeny, zwykle moje podejście, które sugeruję, jest takie, żeby znaleźć kontroler domeny, który z najmniejszym prawdopodobieństwem został zainfekowany. Bardzo dokładnie go sprawdzić, tak jak sprawdzamy serwery, o czym będę mówił za chwilę. Po czym, po sprawdzeniu takiego kontrolera domeny, stworzyć nowy kontroler domeny, połączyć go z tym starym, bardzo minimalistycznym w sensie sieciowości połączeniem, pozwalającym tylko na odtworzenie roli kontrolera domeny, czyli okrojonym do konkretnych portów, i stworzyć nowy kontroler domeny, zreplikowany z domeny starej, ze starego kontrolera domeny. Tutaj ryzyko jest takie, że zreplikować mogą się rzeczy potencjalnie niechciane. I to dotyczy dwóch kategorii. Po pierwsze, zreplikować się mogą rzeczy w samej bazie Active Directory, czyli dodał atakujący jakieś swoje konto admina, robimy nowy kontroler domeny, replikujemy do niego bazę, być może przeniesie się w ten sposób, znaczy jeżeli dodał, to na pewno przeniesie się w ten sposób również konto tego dodatkowego, niechcianego administratora, więc trzeba przeanalizować bazę Active Directory pod kątem jej sensowności, pod kątem jej zawartości, pod kątem wrażliwości, również pod kątem pewnych nieoczywistych połączeń i zależności dających możliwość przejęcia kontroli nad taką domeną. Akurat tutaj sprawdzi się Bloodhound. To jest narzędzie open source'owe, które pozwala na tworzenie grafów zależności w domenie, które pozwalają na przejęcie konta czy uprawnień nadmiernie wysokich w domenie z pozornie zupełnie niewinnych rzeczy. Analizuje to strukturę logiczną domeny. Jeżeli domena ma więcej niż parę obiektów i parę lat, to z dużym prawdopodobieństwem narzędzie analizujące czy budujące grafy na podstawie struktury domeny pokaże nam całą masę rzeczy wynikających po prostu z historii, zaszłości i tego typu rzeczy w domenie. No oczywiście tak jest, ale kiedy to posprzątać, jak nie po ataku? Proszę zwrócić uwagę na GPO. GPO jest mechanizmem, który automatycznie dystrybuuje konfigurację na stacje robocze. Jeżeli ktoś w czasie ataku, nie zdarza się to często, ale może się to zdarzyć, znaczy są ataki, które w taki sposób przebiegają, zmodyfikuje GPO, to centralne, legalne mechanizmy zarządzania środowiskiem zaczną dystrybuować malware. Dostawienie nowego kontrolera do kontrolera domeny istniejącego powoduje, że GPO jest jedną z tych rzeczy, które są replikowane, więc group policy przed replikacją należy przejrzeć bardzo dokładnie. Być może znowu w przypadku GPO jest to okazja, żeby to odrobinę posprzątać, jeżeli nie, to co najmniej dokładnie przejrzeć, chociażby tylko analizując daty modyfikacji ostatnich obiektów grup policy. Być może nie trzeba się aż tak mocno wgłębiać w te rzeczy, które na pewno nie były modyfikowane po tym jak atak się rozpoczął i został zidentyfikowany. Proszę też pamiętać, że to wprawdzie jest częściowo kwestia GPO, częściowo kwestia plików, natomiast kontrolery domeny replikują między sobą informacje zawarte w folderach netlogon i syswol, więc zawartość tych folderów również powinna podlegać kontroli. Mamy taki kontroler domeny, wiemy, że konta, hasła są zresetowane, w bazie nie ma żadnych logicznych niespójności, wiemy, że nie replikują się ani przez GPO, netlogona, syswola rzeczy niechciane, stawiamy nowy komputer Windows, replikujemy do niego domenę, wyłączamy starą domenę, ale jakby tożsamość domeny mamy w ten sposób podtrzymaną. Musimy oczywiście przenieść rolę FSMO, administrator domeny sobie z tym poradzi bez większego problemu i możemy stare kontrolery domeny, mówiąc kolokwialnie, zaorać. Chodzi o to, że możemy je wykorzystać na bycie nowymi, świeżo zainstalowanymi kontrolerami domeny, bo czemu nie? To nie chodzi o to, żeby te komputery wyrzucić do kosza, tylko żeby te systemy operacyjne nie działały. Oczywiście po zabezpieczeniu, zakładam, to się działo już wcześniej, danych, które
mogą być przydatne do analizy incydentu albo do innych rzeczy, jeżeli przypadkiem w tej sieci było to tak skonfigurowane, że kontrolery domeny robiły rzeczy inne niż bycie kontrolerem domeny, co choć niezgodne z najlepszymi praktykami, z całą pewnością jest praktykowane. OK, tak wygląda sytuacja w przypadku kontrolerów domeny. Bywa, że kontrolery domeny są zainfekowane. Wtedy różnie z tą infekcją bywa, to przeniesienie musi być ostrożniejsze. Różnych części domeny może się nie udać ocalić. Na przykład typowym przypadkiem jest zaszyfrowanie SysWA i NetLogona, co przekłada się na zniszczone group policy. I o ile po prostu można je usunąć i stworzyć od nowa, o tyle te dwie domyślne group policy, czyli default domain policy, default domain controller policy, ich nie można usunąć. Je trzeba zrekonstruować, służą do tego narzędzia wbudowane w system, do rekonstrukcji tego. I różne rzeczy trzeba naprawiać, zamiast po prostu replikować, po to, żeby domena działała. Szczęśliwie sama baza Active Directory, czyli NTDSDIT, zwykle zaszyfrowana nie jest, dlatego że działający kontroler domeny nie pozwala nikomu innemu na modyfikację tego pliku, więc i malware go nie modyfikuje, a rzadko w ten sposób jest wycelowany, żeby niszczył NTDSDIT, nie miałoby to specjalnie dużego sensu. Najciekawsze, z czym mamy do czynienia, to są oczywiście serwery, o których wiemy, że je chcemy przenieść ze strefy brudnej do strefy czystej. Czyli bardzo dokładnie je sprawdzić pod kątem tego, czy zostały zainfekowane przez malware, czy nie. I tutaj mamy parę rzeczy, którymi sprawdzić je możemy. Po pierwsze, zupełnie oczywiste, od tego można zacząć, można je przeskanować antywirusem. Nie mówię tutaj o wbudowanym antywirusie. Producenci antywirusów oferują antywirusy standalone, offline, jakkolwiek je dany producent nazywa. W przypadku Microsoftu to jest MSERT. Inni producenci też mają takie swoje rozwiązania analogiczne. Uruchomić, poczekać, aż przeskanuje, dać przeskanować. Wiemy, że tam nie ma nic ewidentnie jednoznacznie rozpoznawanego jako niedobre. Następną rzeczą, którą można wykonać, jest Microsoftowy, dokładnie sysinternalsowy program AutoRuns, który analizuje te rzeczy w systemie operacyjnym, które uruchamiają się automatycznie, samoczynnie, bo to są mechanizmy, które są używane w tak zwanej persystencji, czyli tam, gdzie atakujący chce sobie zostawić jakąś szansę wejścia do systemu, tam instaluje czy DLL-kę, czy plik typu exe, czy czasem skrypt, czy czasem rozwiązania bezplikowe, jak rozwiązania oparte o WMI, o sam rejestr. Instaluje w takich miejscach, które mu zapewnią ich automatyczne uruchomienie. Ja wyłączę sprawdzanie podpisów, bo to jest mocno czasochłonne i widać, że te lokalizacje są analizowane. Proszę pamiętać, że domyślnie ukrywane są rzeczy bazujące na binariach Microsoftu i Windowsa, natomiast to wcale nie jest takie dobre, o tyle, że w oparciu o te binaria również można przeprowadzić pewnego rodzaju ataki i można ich mocno nadużyć. Tutaj, jak już mamy tę listę, po prostu analizujemy to punkt po punkcie, weryfikując podpisy cyfrowe, weryfikując hasze przy pomocy serwisu na przykład VirusTotal albo bazy znanych haszy ze środowiska, które na pewno jest zdrowe i w tej samej wersji. Wskazane byłoby, żebyśmy nie mieli żadnego pliku automatycznie uruchamianego, o którym nie wiemy, skąd się wziął, a w kolejnych etapach również w ogóle żadnego pliku binarnego, o którym nie wiemy, skąd się wziął. AutoRuns jest narzędziem dobrym i ciekawym, natomiast nie jest narzędziem według mnie stuprocentowo skutecznym. Popełniłem kiedyś, ja publikuję na swoim GitHubie źródła praktycznie do wszystkiego, co napiszę, również do tego fałszywego AMSI, fałszywy plugin do antywirusa, który udaje, że jest pluginem do antywirusa, natomiast tak naprawdę może robić inne rzeczy.
wyświetlę jego, żeby pokazywał to, co robi na żywo. I ten plugin do antywirusa po instalacji RegSVR32 Fake AMSI DLL, on się zainstaluje, tutaj widać, że się zainstalował i on powiedział, że się zainstalował, zameldował się po prostu. Natomiast to trudno, żeby się nie zameldował, bo ja go uruchomiłem. Natomiast on się potem uruchamia i przy pewnych czynnościach wykonywanych przez administratora, chociażby jak administrator jakikolwiek PowerShellowe narzędzie zechce uruchomić, ten AMSI się ładuje do pamięci i wykonuje swoje rzeczy w kontekście administratora. Gdybyśmy tu poczekali odpowiednio długo, znaleźlibyśmy też usługi systemowe, które z bibliotek AMSI korzystają i je wywołują. W ten sposób możemy schować kawałek naszego kodu, który się będzie automatycznie również w kontekście local system uruchamiał w środowisku. Natomiast robiąc skan narzędziem Microsoftowym, sysinternalowym do szukania rzeczy, które się uruchamiają automatycznie, nie znajdziemy tutaj tej DLL-ki, którą popełniłem, bo po prostu jest to jedno z takich miejsc, mam wrażenie niewielu, ale jednak istniejących, gdzie nie zagląda to narzędzie w poszukiwaniu czegoś, co się uruchamia samo. Nie ma takiej listy stałej, konkretnej i jednoznacznie zdefiniowanej. To jest w ten sposób, że autorzy tego narzędzia, głównie Mark Lusinowicz, chociaż w tej chwili zastąpiony już przez następców, wiedzą, gdzie się malware czai i te miejsca oglądają. Otóż jak ktoś napisze malware'a w postaci providera AMSI, to pewnie do wyjścia paru wersji następnych narzędzia Autorans taki malware będzie mógł się uruchamiać w sposób niewykryty przez Autoransa. Dlatego Autorans oczywiście nie jest wszystkim. Z narzędzi, które mamy do dyspozycji, warto zdawać sobie sprawę, wiele opiera się na podpisach cyfrowych. Jeżeli mówimy o podpisach cyfrowych, musimy być pewni, że infrastruktura służąca do sprawdzania podpisów cyfrowych jest nienaruszona. Chodzi o zarówno biblioteki zapewniające kontrolę integralności, z CIDLR na czele, ale również chodzi o to, żeby repozytoria certyfikatów. Jeżeli atakujący dorzuci swój certyfikat do Trusted Root Certification Authorities, tutaj wszystkie certyfikaty w Trusted Root Certification Authorities są certyfikatami self-signed, więc atakujący mógłby w swoim certyfikacie napisać dosłownie wszystko, jeżeli tylko sam go podpisze, a może każdy certyfikat i tak jest self-signed, jako jeżeli jest root, certyfikatem root CA. Jeżeli atakujący dorzuci tutaj swój certyfikat i nim podpisany certyfikat będzie używał do podpisywania binariów, to wszystkie binaria podpisane tym certyfikatem atakującego wyjdą nam jako poprawnie podpisane. Więc to musimy też sprawdzić. Mamy w systemie narzędzie SFC, System File Checker, które pozwala na sprawdzenie integralności plików systemu operacyjnego. Natomiast znowu, SFC jest tak dobry, jak infrastruktura, która za tym stoi. SFC do tego ma tę niemiłą cechę, że jeżeli sprawdzamy dyski w trybie offline, to znaczy przypinamy dysk, obojętny czy fizyczny, czy wirtualny, zaatakowanego systemu do mojego zdrowego komputera, po to, żeby został sprawdzony, czy tam jest na nim wszystko OK, bo SFC pozwala na taką pracę, wskazujemy wtedy, gdzie jest ten zaatakowany dysk do badania przy pomocy parametru off-dir i off-boot-dir. Natomiast SFC w sposób nieudokumentowany, odkryłem to kilka miesięcy temu ze sporym zdziwieniem i zaskoczeniem, ładuje do pamięci DLL-ki procesu, który sprawdza badanego. Więc jeżeli tam ktoś atakujący po sobie zostawi, to efekt jest taki, że sprawdzenie takiego dysku podpiętego do mojego komputera przy pomocy mojego SFC może mój komputer zainfekować, zwłaszcza że SFC działa tylko, jeżeli jest uruchomiony przez administratora, nie działa w żaden inny sposób, niezależnie od tego, kogo sprawdza. Mamy z systemowych narzędzi jeszcze SIGVERIF do badania podpisów cyfrowych, głównie związanych ze sterownikami. Możemy przy pomocy Advanced tworzyć log, w którym będzie to rejestrowane do późniejszej ręcznej lub automatycznej analizy. SIGVERIF koncentruje się głównie na sterownikach drukarek, tego typu rzeczach, co jest bardzo cenne o tyle,
że to są rzeczy, które się trudno automatyzuje, bo są mocno różne. Tworzony jest ten plik i można obejrzeć, jakie tutaj są nietypowe sterowniki, jak to wygląda w sensie podpisów cyfrowych i jak to jest właśnie w skupieniu na sterownikach przede wszystkim. Nie są to wszystkie pliki wykonywalne w systemie. Jeżeli chodzi o pliki wykonywalne w systemie, podejść mamy kilka. Po pierwsze, mamy narzędzie znowu sysinternalsowe pod tytułem SigCheck. Jeżeli chcemy je zautomatyzować, proszę pamiętać o parametrze / accept EULA, bo inaczej narzędzie SigCheck wyświetli nam pytanie o warunki, o zgodę na warunki licencji. Pozwala sprawdzić podpisy cyfrowe również w sposób zautomatyzowany. O ile sprawdzanie pojedynczych plików sprawdza mi się dobrze, tym narzędziem o tyle przy masowych skanach potrafi zwrócić dziwne rzeczy do swojego logu, który buduje w wyniku swojej pracy. Nie to, że odradzam to narzędzie, natomiast ufam mu w stopniu, że tak powiem, niepełnym. Mamy też narzędzie, ono jest bezpłatnym częścią bezpłatnego pakietu SDK Microsoftowego, narzędzie SignTool. Ono ma parametr SignTool Verify, bo ono służy i do podpisywania, i do weryfikowania. Jeżeli chodzi o SignTool Verify, to ono ma dość duże możliwości sprawdzania podpisów cyfrowych plików. I podejście jest niestety żmudne, ale bardzo proste. Robimy listę wszystkich plików wykonywalnych, sprawdzamy ich podpisy cyfrowe przy pomocy narzędzia. Ja używam w takich celach zazwyczaj SignTool'a i identyfikuję te pliki, które są znane i te, które są nieznane. Jeżeli są nieznane, a są choć trochę zbliżone do wykonywalnych, czyli zazwyczaj mają postać format zbliżony do Windows PE, Portable Executable, to po prostu liczę ich haszem, chociażby PowerShellowym getFileHash i hash pliku jakiegokolwiek, weźmy autoranc. Liczę te hasze, obojętne czy SH256, czy SH1, czy MD5, po prostu wyszukuję w repozytoriach haszy, chociażby w Virus Total, to jest taki proces półręczny, w moim przypadku, natomiast dzięki temu ja jestem względnie pewny tego, co robię. Jeżeli mam plik, który jest ewidentnie wykonywalny, nie wiem skąd się wziął, no to drążę tak długo, dopóki się nie dowiem, co to jest za plik i o co w nim chodzi, bo skąd on się wziąć na tym komputerze musiał, zwłaszcza jeżeli jest wykonywalny, nie przyszedł ani z systemem, pewnie przyszedł z oprogramowaniem, jeżeli nie, no to może pora podrążyć to trochę głębiej. I w ten sposób przy pomocy tych rozwiązań jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te wszystkie rzeczy, które działają, są rzeczami znanymi. Proszę pamiętać o wynalazkach typu fileless, chociażby autoruns umie do nich sięgnąć, w zakładce WMI one się pojawiają, to nie są rzeczy, które związane są z konkretnymi plikami wykonywalnymi na dysku, tylko na przykład w przypadku WMI, wygląda to w ten sposób, że można zdefiniować triggery, które się w konkretnych warunkach uruchamiają i reagują wykonaniem pewnego skryptu. Ten skrypt jest zapisany wewnątrz bazy danych WMI. W efekcie nie ma pliku, który moglibyśmy znaleźć, że zawiera malware. Natomiast ten WMI, reagując na triggery, co za dany czas albo w zadanych okolicznościach uruchamia skrypt, który wykonuje czynności zdecydowanie złośliwe. Jeżeli czynności złośliwe są zbyt trudne dla skryptu, może być to skrypt, który pobiera pliki wykonywalne z powrotem na ten komputer, czy je kompiluje na miejscu przy pomocy wbudowanego w Windows kompilatora CSC i wtedy wykonuje, scenariusze są przeróżne. Tutaj było widać przez chwilę się... A nie, to PowerShell się włączył, myślałem, że jakiś inny system się złapał na moje udawane ANSI. Pokazałem PowerShella, którym liczyłem hasza, stąd się PowerShell się. W każdym razie, jeżeli wiemy, że na dysku nic nie ma, jeżeli wiemy, że nie ma żadnego wynalazka typu fileless, w WMI, w rejestrze, w typowych filelessowych miejscach, możemy założyć z dobrym prawdopodobieństwem, że komputer jest czysty, możemy go przenieść do strefy, ze strefy brudnej, czy tej strefy w ogóle przeznaczonej do badań jeszcze kolejnej, do strefy czystej.
Strefa przeznaczona do badań o tyle ma sens, że wtedy wiemy, że nie mamy interakcji z innymi komponentami, które mogą być zainfekowane. Ponieważ nie istnieje uniwersalny przepis, gdzie i jak sprawdzić, niestety ten proces sprawdzania musi być super precyzyjnie udokumentowany. Dzięki temu będzie wiadomo, co i jak było sprawdzone i pod który kamień zajrzałem. Nawet jeżeli jest coś, co atakujący wymyślił, a ja na to nie wpadłem i go nie znalazłem, będę wiedział, gdzie szukać. Będę wiedział, że skoro jest coś w miejscu X, w folderze X, a ja tam sprawdziłem, to znaczy, że przybyło po moim sprawdzeniu. Jeżeli ja tam nie sprawdzałem, no to może pora zmienić procedurę, trochę ją doskonalić. I w ten sposób serwer po serwerze przywracamy do życia, priorytetyzując je oczywiście i dając użytkownikom możliwość nie tylko logowania się na stacje robocze, nie tylko logowania się na AD, ale korzystania z usług biznesowych realizowanych przez te serwery. I praktyka jest taka, że takich serwerów przebadać rzetelnie nawet automatami można dziennie kilka, cztery, pięć, co oznacza w praktyce, że jeżeli serweru mamy kilkadziesiąt, to są zwykle dziesiątki dni, 13 dni na to, żeby ten system poprzywracać do działania, nawet myśląc tylko o jego sprawdzaniu, a nie o czyszczeniu z infekcji, o czym w ogóle nawet nie próbujemy mówić. Najmocniej dziękuję. Wierzę, że Państwa choć trochę zainspirowałem również do własnego grzebania. Tak naprawdę trzymam kciuki, żeby nigdy to nie było potrzebne, ale gdyby, to mają Państwo kawałek wiedzy więcej. Dziękuję, wierzę, że do zobaczenia bardziej na żywo przy następnym okresie.